Ja jestem mlecznym człowiekiem. Mleko lubię. Mleko lubię. Lubię mleko. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Ciepło. Dobry wieczór, Wojciechu. Dobry wieczór. Ciepło, gorąco. Prawda, ojciec? No właśnie. Ale pochwal się, że już był szczepionkę. Już był, już nagraliśmy. Już było. Chcę nagrać, że słyszałem, nie wiem czy to prawda, ale słyszałem o Meksykanie, że... Jego dupa wygania kurwa go do samochodu. Na internecie ukazało się, że Meksykano... A gdzie wy to słyszeliście? Gdzie to widzieliście? W internecie. W internecie? Na YouTubie? Tak. Że jeden człowiek, nie wiem kto, ale nagrał o tobie film, że ty masz masłego małego pana, a chwaliłeś się, że masz takiego ogiera. A wyszło nawet może jak ten kijek z liściami. No to mały, to duży. Gdzie? To za mały dla kobiety. Trzeba taki. A już taki. Jak u konia? No. I wiesz, ci powiem, że ja ci myślę przysłać taką fajną drzewka swojego. A jak nie, to kup z przedszopu, kup sztucznego, czarnucha takiego. Czarnego kutasa gumowanego. Niech on dogodzi dla swojej tej... Nie wiem, czy to prawda, jak powiedziałem, ale słyszałem na internecie, że masz małego pana, jeszcze na mniejszego tego Gałązki. I... No to wstyd. Ty youtuber. Ale Wojtek, ja cię też... Dobra, ja nie będę rozmawiał. Ja idę. Idź. I powiem tobie... Jarku, Meksykanie, że... Weź tabletki, Wojtek. Ja brałem wcześniej, nie mogę za dużo... Weź tabletki od zęba. Ale ja wcześniej brałem, nie może za dużo brać tych tabletek. No dużo nie. Bo w głowie się zakręci się. I powiem... Czekaj, coś że... Że... Jak powiedziałem, nie wiem, czy to prawda, ale jak to prawda... To do ciebie, twoja ta pani łaskawa, jak idzie do pracy, to wygania ciebie z domu. Wygania ciebie z domu, a żeby ty siedział gdzieś może w samochodzie jakimś złomowym, czy gdzie, nie wiem. Ale tam dalej nie pisało, że w samochodzie złomowym, tylko żeby wygania z domu. I powiem tobie, to jest bardzo, bardzo wstyd. Że chłop, jeszcze słyszałem też, ale to już słyszałem, że zrobiłeś się taki zgarbiony jesteś, jakby 80-latek jesteś. No, jak chcesz ze mną się spotkać, 80-latku, to możemy się spotkać. Jednemu dziadkowi musi podać rękę. Już przychodzi czas na zgodę. Już dosyć ten topór w pieniek, niech będzie zakopany ten topór, ani pieniek wrąbany. Ja już te grzechy, co ty na mnie mówiłeś różne, to tobie odpuszczę już. Już trudno się mówi. Dziadek starszy wierzy na siebie. A skąd ty to słyszałeś, że on dziadek? Co? A gdzie ty to słyszałeś, że on dziadek? Nie jeden człowiek mówił, że zgarbi się jak nie wiem. Ale telefonicznie chyba, tak? Co? Przez telefon? Nie, na oczy. Widz, tak? Widz, że mówił, że słyszałeś ty, a my co? Oj, a my co? Jak Meksykanin się zgarbił się, a my... Co ty gadasz? On młodszy ode mnie. O wiele lat, mówię. Siwy, mówi. Nieobgolony widziałem raz jego, mówi. Ty to podgolony? Mówi, a on nieogolony, nic. Mówi. Siwy, jakby 80-latek, mówi. A w jakim on wieku? On młodszy ode mnie. Młodszy on może w Wojtka latach, wiesz, może jeszcze i od Wojtka chyba on młodszy, nie wiem. Ale ty myślisz, że to prawda, że on w aucie siedzi cały dzień? Ale co? Myślisz, że to prawda, że on w aucie siedzi cały dzień? Ale co? No to co Wojtek mówił? Że co?
że Meksykanów w aucie siedzi cały dzień. To ja powiedziałem. A to ty powiedziałeś, tak? Że jak on jego wygania... No ale skąd ty to możesz wiedzieć, no? No ja... To gdzie pójdzie? No ale skąd ty możesz takie wiedzieć rzeczy? Jak idzie kobieta do pracy, mówi wychodź z domu, to gdzie pójdzie? Ale byłeś tam? Nie byłem tam, ale to proste zwyczaj jest, wiesz? To ciebie też by ta kobieta wyganiała? Co? Ciebie też by ta kobieta wyganiała? Żadna mnie kobieta nie potrafi wygnać, wiesz? Ja ci powiem. Dlatego, że powiem... nie tędy dla kobiet droga, ja ci powiem, jest. Wiesz? Nie tędy droga, wiesz? Ja... Idę drogą inną. Żadna mnie jeszcze dziewczyna, jeszcze młodszy byłem, nie wygnała mnie z mieszkania i podziała wolny. Ale też do pracy chodzili, też nocowałem u dziewczyn, w mieszkaniu nocowałem. To tylko powiedziała tak jedna. Krzysiek, ja do pracy idę. Ja mówię, to pobądź. Zadzwoń, że urlop weź, niech napisze. A ona nie da. Ja mówię, to czekaj, ja nie. Daj telefon, zadzwonię, nie? W jakim zakładzie? Ona tam wykręciła numer, nie chciała powiedzieć, w jakim zakładzie pracuje. Ona mnie połączyła z kadrami, ja mówię, dzień dobry pani kadrowa, jakie to zakład? Tak, dzwoni pan Koronowicz Krzysztof, narzeczony takiej kobiety. Czy mogła pani dla niej wstawić urlop na 3 dni? Oj, panie kochany, panie Krzysztofie, na 3 dni za dużo. Mówię, a może na 4 dni wstawi? Taką. Zaraz sprawdzę. A pani Krzysztof, no ona jeszcze ma daleko urlopie. Ta pana narzeczona. A może pani wypisać kartę? To niech przyjdzie, niech wypisze, ja podpiszę. Kierowniczka podpisze i na urlop pójdzie. Ona mówi, ja nie chcę iść na urlop jeszcze, bo mówi, mama widziałem już w latach, starsza była kobieta. Mówi, jak coś takiego stanie się dla mamy, to trzymam na takie rzeczy urlopy. Wiesz, ale mówię, też jak będziesz trzymać długo urlopy, to przepadną te urlopy tobie, mówię, trzeba wykorzystać. No dobra, Krzyśku, dobra, to już z tymi urlopami. No ale ty mówisz, że Meksykano w tam aucie siedzi. No ale ty nie masz dowodów na to. Ale przepraszam bardzo. To dam ci inny przykład. Jeżeli twoja kobieta szłaby rano o 5 godzinę, na 5 godzinę do pracy i powiedziałby tak, Jacek, masz opuścić dom, gdzie ty by poszedł? Ale dlaczego, a dlaczego mam opuszczać dom? A skąd wiesz, że on opuszcza dom? Tak, na YouTube pisze. No a no to widzisz, no to ktoś napisze, ktoś tam powie i... No ale to, oczy to major. No to czytacie jakieś tam bzdety. Co? Dowodów nie ma na to, no. Dowodów nie mamy, ale wiesz. No i potem takie plotki tylko wychodzą. No. Wiesz. A czy to prawda, czy nieprawda, to... Ja nie wiem, ja no, mówię, wiesz, ja nie wiem, wiesz, no. Może być to, wiesz, i plotka jakaś puszczona, bajka wyssana z palca, wiesz. No dokładnie, jak nie ma dowodów... Jarek, to... nikt nie wie, ale to sprawdź Meksykanom na YouTubie, nie wiem, kto to napisał na ciebie. Ja nie będę ciebie oceniać, czy to prawda, czy to nie, ale wiesz, bo nie chcę ciebie oceniać i tak dalej, wiesz, Jarku. To nie ty, Jarku, tylko... No nie ja. To... Racuchu. Racuchu. Z patelni gorący. Tak, na smalcu. Na oleju. Na oleju. Pierwszym tłoczonym. Pierwszy otłoczonym? Pierwszy otłoczony. No tak. Dobra, na razie. No na razie.